Archipelag Zachodni cztery nieśmiertelne symbole charakteryzują. One stworzyły wieczną legendę krainy i w tej balladzie się znajdują. Pierwszy to rycerstwo w stal okute, w setek tysięcy chorągwi zbrojne. Słynie z odwagi egzotycznych wierzchowców i że w błękity strojne. Drugim jest antyczne państwo czworga, wielce oryginalne królestwo. Dumne jest z liczby cztery i tyleż raz spójnie tworzy je niczym jestestwo. Trzecim symbolem jest cudowna woda, co z chmurnych gór spływa. Codzienne jej picie przedłuża dwukrotnie życie i starość wymywa. Ostatnim jest świat podniebnych szczytów, sięgający nad chmury, a tam imperia niebiańskich gigantów bacznie obserwują nas z góry. Zapraszamy na Archipelag Zachodni, gdzie od niepamiętnych czasów potężne imperia walczą ze sobą. Na zachód od gór Smoczego Grzebienia odkryjesz krainę zwaną Koroną Zachodu, świat feudalnych rycerzy i dobrych smoków. Dwie krainy przedziela łańcuch wysokich gór, gdzie wśród niezliczonych szczytów wiele gigancich imperiów powstało. Jedne są złe, inne dobre, lecz każdemu ekspansji jest wciąż za mało. Wszędzie wzdłuż zbocze na różnych wysokościach miast i osad mrowie, każde otoczone fortyfikacjami, o jakich nie śniło ci się w twej głowie. Rozmiarami bowiem dopasowane są do istot, które szczyty zamieszkują, a więc do sześciometrowych chmurnych gigantów, które tam królują. Na wschodzie istnieje państwo czworga, prastare imperium, które istniało w czasach narodzin Katana i jako jedyne bez uszczerbku przetrwało do czasów imperiów Katanów. Nikt nie wie, kto i kiedy wymyśla państwa czworga sławną strukturę. Wydaje się jednak, że przez eony lat zyskała nieśmiertelną naturę. Cztery i tylko zawsze te same cztery rasy tworzą jej społeczeństwo. Każda wypełnia konkretną rolę, co zapewnia jedności bezpieczeństwo. Pierwsza to meduzy czworga, doskonałe łuczniczki i genialne maginie. Odpowiadają za politykę imperium, więc nigdy nie ufaj ich minie. Druga rasa to krasnoludy czterobrode, bo na tyle szczęści ją zaplatają. Kierują administracją, handlem i za gospodarkę imperium odpowiadają. Następną nacją są cyklopy czworga, popularnie zwane półcyklopami. To mniejsze formy tego rodzaju, bo wzrost ich mierzysz 2 metrami. Ostatnia nacja to półbyki, o podwójnych rogach z każdej strony głowy. Te skromne minotaury czworga znane są ze swej sporadycznej mowy. Armie państwa czworga słyną z liczebności i wielkiej wojsk specjalizacji. I to one pobudowały platformy bojowe, gdzie miejsce dla czterech nacji. Z wyglądu to kwadratowe, schodkowe piramidy, z drewna wykonane. Właśnie obejrzałeś trailer poświęcony jednej z krain Ohri. Przedstawiamy ci świat fantazy, który powinien zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych weteranów fantastyki. Witamy kryształowych fanów. Tych obecnych, jak i przyszłych. Więcej o każdej krainie znajdziesz w innych trailerach oraz w kolejnych tomach powieści.